Witam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam tutaj Dorota Orzuk. Jak widzicie, dziewczyny, właśnie sobie wykonuję makijaż. Jest to moja codziennie poranna metamorfoza. Tą transmisją chcę zachęcić wszystkie dziewczyny, wszystkie nas do tego, żeby codziennie rano dawać sobie uwagę przed lustrem, w radości, uśmiechu. Dlaczego? Powiem Wam troszeczkę, jaka zmiana u mnie nastąpiła, od kiedy dołączyłam do firmy Mary Kay. Zostałam ambasadorką, konsultantką marki. Kiedyś totalnie niezbyt lubiłam się malować, totalnie nie lubiłam samopoczucia w makijażu, nie ze względów estetycznych, tylko ze względów jakichś takich wewnętrznych, ponieważ borykałam się ze skórą bardzo naczynkową. Jak nakładałam na siebie jakiś makijaż, to mnie piekło, czułam się zamurowana, zabetonowana i brudna i bardzo, bardzo nie lubiłam tego uczucia. Rozglądam się tylko za... Mam reorganizację. Zginęło mi wszystko. I pamiętam, jak właśnie zawsze jak się musiałam już pomalować, to było to taką koniecznością, bo nie lubiłam tego samopoczucia. Marzyłam o tym, że jak tylko wrócę do domu, to już po prostu, że zaraz będę to z siebie zmywać, ponieważ moja skóra była bardzo wrażliwa, wręcz tak naczynkowa, że początki trądziku różowatego, mi się czułam, że to były początki trądziku różowatego. To nakładany, jak nakładałam na siebie podkład, to mnie wszystko piekło, nie trzymało się, spływało, rolowało i czułam się bardzo taka brudna. I po prostu makijaż był dla mnie udręką, w sensie bardzo chciałam fajnie wyglądać, ale samopoczucie moje w tym nie było najlepsze. Kiedy poznałam konsultantkę Mary Kay, nie kupiłam od niej od razu produktów, które mi polecała na moją dolegliwość. Nie ufałam, nie wierzyłam za bardzo, że one mogą mi pomóc, bo przecież do tej pory kupowałam najdroższe, najlepsze produkty, apteczne nawet, i nic mi nie pomagało. Ale stało się tak, że jednak spróbowałam i to był mój szczęśliwy dzień, ponieważ kiedy zaczęłam używać 5 kroków świadomej pielęgnacji, które właśnie Mary Kay propaguje, w których edukuje nas kobiety, to moja skóra zaczęła się poprawiać, regulować, ale moje samopoczucie w podkładzie, w makijażu, to po prostu było coś, co wreszcie mnie, nie wiem, tak po prostu uskrzydliło. Dzisiaj maluję się codziennie, bo daje mi to właśnie radość, bo uwielbiam używać tych kosmetyków, pielęgnuję się nimi, czyli myję swoją buzię tymi kosmetykami, tonizuję, złuszczam, nawilżam, wszystko to, co ta skóra mieć powinna każdego dnia, robię właśnie tymi kosmetykami, ale także maluję się tymi kosmetykami. Coś mi idzie tak nieskładnie, dziewczyny, przepraszam, ale wczoraj wieczorem zrobiłam reorganizację mojego pomieszczenia i nic nie mogę znaleźć. Czekajcie, gdzie ja położyłam? A tu. Przepraszam. Przepraszam, ale po prostu nie mogłam znaleźć mojej paletki do makijażu. I dlatego właśnie też teraz nagrywam te transmisje, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie tylko ja tak miałam, że jest wiele kobiet, które, dla których, nie wiem, malowanie się czy po prostu nie daje radości, jest to przykrym obowiązkiem, a czasami bywa tak, że po prostu stan naszej skóry nas frustruje, właśnie nie możemy sobie poradzić, nie wiem, czy jest ona przesuszona, czy wręcz za duże sebum wydziela, czy wręcz jest jakaś trądzikowa, czy naczynkowa właśnie, czy może zmarszczki się pojawiają, to czasami rodzi taką frustrację, że nawet już ten makijaż no nie jest taką dla nas przyjemnością, a naprawdę fajnie jest mieć z tego przyjemność.
A skórę naprawdę można wyregulować właśnie 5 krokami świadomej pielęgnacji. Jeśli czujesz, że jest to temat dla Ciebie, zachęcam Cię, napisz do mnie i chętnie się z Tobą podzielę dokładniej, o co chodzi i jak właśnie stosować 5 kroków pielęgnacyjnych. Zawsze się poprawia kondycja skóry, zawsze, zawsze. Nawet jeśli żaden ten przypadek Ciebie nie dotyczy, czyli Twoja skóra jest normalna i nie masz żadnych większych problemów, to i tak będziesz miała poprawę kondycji skóry. I tak będziesz wyglądać lepiej. Nie ma możliwości, żeby nie było zmiany. Nakładam sobie tak symbolicznie po prostu cień, więc nie będzie to jakiś makijaż wielki, ale właśnie jak... skóra jest wypielęgnowana, w bardzo dobrej kondycji, nawilżona, koloryt ma taki piękny, zdrowy, to tego makijażu wcale nie trzeba dużo i wcale nie trzeba tutaj się koncentrować wtedy właśnie na tym, co chcę ukryć, co muszę ukryć, tylko jest to radość. Po prostu... czekajcie, znowu nie mogę znaleźć. Oj, drogę. Poprawię sobie troszkę brwi, bo jak widzicie, są mizerne. Ale na szczęście mam taką precyzyjną kredkę do brwi, którą bardzo lubię używać. Bardzo szybciutko wypełnia pomiędzy włoskami przestrzenie i daje efekt, ale... nie widać, że te rzęsy są takie zmalowane, nie? Już jest różnica. A więc bardzo polecam. Jeśli nie znacie precyzyjnej kredki do brwi, to, a właśnie też macie takie mizerne jak ja, to bardzo serdecznie polecam. Link do tych produktów, które tutaj używam, jest w moim bio. Okej. No i teraz użyję sobie kredki i bardzo lubię, widzicie, to jest ta radość używania, kiedy używasz kredki, którą kochasz, którą lubisz, która jest mięciutka, która jest trwała, która ma piękny kolor, właśnie radość używania. Ja każdą kredkę sobie troszeczkę rozcieram. Póki jeszcze nie zaschła. I to sprawia, że ten makijaż nie jest taki ostry, tylko jest wrażenie, że te moje rzęsy są takie gęściejsze. Takie oszustwo. Takie małe. Coś mi jest tak niewygodnie dziś jakoś. Nie wiem, o co chodzi. I tak samo tutaj na górnej warstwie. Też pomiędzy rzęski, nie w linię wodną, nie na powiekę, tylko pomiędzy rzęski i rozcieram. I to jest mój ulubiony makijaż codzienny. I naprawdę nie trzeba więcej. I zobaczycie zaraz efekt z tuszem. Przyglądam się szczoteczce, dlatego że używam takiego tuszu. On się nazywa Intensity. On ma bardzo dużą szczoteczkę, ale z jednej strony ta szczoteczka jest celowo płasko ścięta, bo ta strona właśnie służy do zagęszczania. Czyli zygzakuję sobie u nasady i dopiero potem przekręcam. Dlatego ma ergonomiczny kształt tutaj rączka, ponieważ potem sobie właśnie przekręcam w dłoni i wydłużam. Efekt teatralnych rzęs.
pięknie podkreślone. Bardzo, bardzo lubię ten tusz. Po prostu uwielbiam go. To jest mój ulubiony ever tusz. Ale trzeba wiedzieć właśnie, jak go używać, że trzeba przekręcić w dłoni. Jest. Oczywiście, gdybym dłużej popracowała, no to efekt by się tu spotęgował, ale mnie już jakby wystarczy. Przypomniała mi się taka koszulka koleżanki Amelki. Nie wiem, czy Amelka będziesz to oglądać. Ma taką koszulkę z napisem codziennie budzę się piękniejsza, ale dzisiaj to już przesadziłam. Więc tak mi się skojarzyło, że gdybym jeszcze ten tuszowała, to już bym przesadziła z tym efektem. No i pomaluję sobie usta i zawsze, i to jest taki fajny trik, kto nie zna dziewczyny, to spróbujcie sobie, bo zawsze sobie lubię dodać, ja mam tak tutaj puder brązujący, puder rozświetlający róż i takie trzy podstawowe cienie i zawsze sobie pudrem rozświetlającym majdam trochę powyżej ust, właściwie to za dużym pędzlem to tutaj robię, ale to nie ma dla mnie znaczenia. Jeśli lubisz precyzyjnie, to użyj małego. Rozświetlaczem właśnie, pudrem rozświetlającym, pewnie już to widzicie, spróbuję powiększyć, jak fajnie się uniosła tutaj górna warga, prawda? I można też tutaj leciutko na dole, a optycznie powiększa to usta, więc zaraz też zobaczycie mój efekt. Wow, jeśli nałożę właśnie szminkę. Dobrze by było, gdybym obrała jakąś strategię, którą szminkę, o wiem, różową pewnie. Taki różyk nałożymy, więc a ten różyk będzie ładnie wyglądał z szminki, to moja pasja, dziewczyny, więc to moment takiej kulminacji w tym makijażu. Mogłyście też zaobserwować moją metodę na nakładanie konturówki, żeby usta były powiększone, żeby wręcz optycznie taki uśmiech się utworzył. Dokładnie takimi ruchami warto ją nakładać. I teraz szminka mi się z konturówką ładnie połączyła. I jest taki piękny różyk. Kocham róże, ja w ogóle kocham róże. Kolorem Mary Kay jest właśnie róż. I co ja jeszcze sobie zrobię leciuteńko, to... Już. To, że mam tutaj taki pieprzyk. To jest niesamowite, że moja siostra ma taki sam, tylko chyba po drugiej stronie. A że go troszkę podkładem przykryłam, to sobie go tutaj podkreślę. I to jest mój makijaż na dziś. Codzienny. Wiem, że nie jest to nie wiadomo jakie. Wow, nie przyklejałam rzęs, nie robiłam wielkiego konturowania. A jednak buzia wygląda zupełnie inaczej.
absolutnie, z jednej strony można by było powiedzieć, że jest to kwestia umiejętności, ale uwierzcie, dziewczyny, że nie, niekoniecznie. Ponieważ właśnie ja nazywam te kosmetyki inteligentnymi i nawet jeśli się nie potrafi, jeśli się nie jest wizażystką, jeśli się mówi o sobie, że się nie umie, to używając tych kosmetyków właśnie okazuje się, że jednak umiem, że jednak umiem położyć róż na policzku, że jednak umiem nałożyć cień, że jednak umiem pomalować usta, ponieważ one są, mają taką formułę, że naprawdę pięknie się zachowują właśnie na skórze. Więc która z Was dziewczyny poczuła, że chciałaby przetestować, spróbować, to zapraszam do kontaktu. Jeśli jesteście z okolic Rzeszowa, chętnie możemy się spotkać. Natomiast jeśli dziewczyny jesteście z dalsza, to chętnie z radością przygotuję dla Was beauty box, czyli zestaw próbek do przetestowania. Więc zapraszam, miejcie cudowny dzień, jeśli macie ochotę, to zapraszam Was też na moje inne kanały, na Facebooku, codziennie rano około 9, czyli już prowadzę transmisje motywacyjne, jestem też na YouTubie, jestem na Instagramie, bardzo, bardzo lubię jednoczyć kobiety. Trzymajcie się mocno, dobrego dnia.